O Boże. To wygląda jeszcze gorzej niż ostatnio. Ty, ale... Ogólnie to ja mam dwie lampy i redstone'a. Pełno repeaterów i w ogóle. Nie mów, że ja będę musiał odzorować jakiś ten... system. O nie mów, że dostałeś lampy? Do jakiejś czymce i... O Boże, tak. Nie. O nie. No to ci czuję w takim razie. To ja byłem moją w takim razie. O nie, i jakoś tą... Aha, redstone breaker. O Boże, no. I redstone... Dobra. I... O ja pierdyle. O my god, o nie. No wiem, co ty dostał. To ja pierdziele, to ty miałeś naprawdę spoko. Ja teraz się cieszę. Dobra, kolej. Od dołu? No. Od lewej, no. Dobra, to tak. 1, 2, 3, 4 redstone'u od dołu z lewej, w prawo. Od dołu z lewej, tak. W prawo. 4 redstone'u, tak? Tak. 1, 2, 3, 4, okej. Okay. Dobra, masz jedną przestrzeń, taką wolną jakby kratkę, no tak, no piąte jest. Dobra. To teraz jak masz tą ostatnią, to zaraz nad nią, nie w prawo, tylko nad nią jedną, powinieneś mieć taki jakby repeater, albo jakby z takim białą, nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałem. No białym jakby kwarcowym środkiem jakby. No jest, no czy no dobra. Taki jakby potrójny. No. Wiesz jaką wygląda, nie? Czy, dobra. Czyli drugi rząd po prawej, tak? Tak. Drugi rząd tak, po prawej, tak. Okej, to tak sobie ludźmi, rzędami. Poczekaj, jak teraz masz? Masz redstone i ostatni redstone jak masz to nie w prawo od razu ten reaper, tylko no drugi rząd, po prostu i piąty blok. Tak. Tak? Okay. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak, bo to tak, raz, tak. To jest raz, dwa, trzy, nie, cztery, pięć. Czwartym. Piątym, ostatnim ma być lampa. Czyli drugi rząd. Czekaj, zróbmy tak. Pierwszy rząd, jak masz, idziesz do samego końca. No to mówię, nie? Od lewej do prawej. Pierwszy rząd, od samego dole. Cztery redstone'y. Drugi rząd, na którym bloku masz zostać? Ten repeater, na który w drugim rządzie, w rzędzie? Tak, czekaj. No bo w numerami po prostu lepiej tak będzie. Dobra, czekaj. Od lewej, tak. Nie? Który rząd? Znaczy, który blok? Drugi, w czwartym rzędzie ma stać ten repeater. Ten repeater, okej. Okay. No i połączymy się ze stronem. Z lewej strony, czyli zaraz w piątym bloku. Tak. Drugi rząd, piąty klocek. Drugi rząd, piąty klocek ma być lampa. Lampa, okej, okay, jest. Dobra. Czy ten repeater jakoś trzeba przestawić, czy nie? Wiesz co, on jest na maksa otworzony jakby. Dobra, okej, okay, no to dobra. Trzeci rząd. Poczekaj, bo jeszcze nie skończyliśmy tego rzędu. Aha. W drugim rzędzie, zaraz koło tego repeatera, po lewo, redstone daj. Czyli trzeci ten, okej. Okay. Tak. Dobra. Pierwszym, w drugim dacie redstone. W pierwszym, drugim redstone, tak? Tak. I zaraz okay. Na tym redstone'em następna lampa. Okej. Okay. Czyli w trzecim pierwszy... Tak. Lampa. Okej. Okay. I potem drugi, trzeci. Musi jeszcze raz, być jak drugi, trzeci? Trzeci rząd, okay. Jak masz. Okej. Okay. I drugie miejsce zaraz. Dobra. Musi być ten repeater jakby, ten z kwarcem, ten potrójny. Okej. Okay. Zaraz po prawo musi być ten taki... Czyli trzeci rząd, trzeci blok, tak? Tak, ma być zwykły repeater. I on ma być taki jakby... odwrócony w stronę tego potrójnego, nie? Redstone repeater. Mhm. I redstone repeater ma być jak? Ma być skierowany w stronę tego potrójnego. Ale którego potrójnego? W trzecim rzędzie? Od lampy. Tego od strony lampy. Ale w trzecim teraz rzędzie? Teraz koło tego, tak. Wszystko w trzecim rzędzie. Teraz ci mówię, wszystko co ci mówię to jest trzeci rząd. Okej, okay. Czyli mają dwa cycki mają być bardziej w tym z lewej strony jakby, tak? Tak, mają być w stronę tego. Znaczy się inaczej, jakby to powiedzieć. No bo dwa... Jak ten jest repeater, to ma dwa cycki z lewej strony, tak jakby. Tak, no. Okej, okay, dobra. Dalej. Dobra, potem dwa redstone'y. Ale ostatnie sloty. Ostatnie sloty, dwa redstone'y, dobra. Ostatnie sloty, dwa redstone'y, tak? Czwarty rząd. Pierwszy, redstone. Okej. Okay. Potem pusty, no. I potem tak, jeden repeater skierowany jakby w stronę tych zadań poprzednich, co mieliśmy robione. Co?
Jak czekaj. Pierwszy. Czy Reco ma, ten Repeater ma być mieć cycki u góry, czy cycki na dole? Cycki na dole. No tak. Okej, okay, no. Dobra. Potem jeszcze jeden Repeater i cycki w górę. Cycki w górę, dobra. Dobra. Kolejny rząd. I potem kolejny rząd jest tak, Repeater, cycki w dół. Ale od lewej? Od lewej, tak, od lewej teraz. Dobra, Repeater, cycki w dół, tak? Tak. Potem ma być dwa ostatnie rzędy, tylko są redstone'y. To znaczy dwa ostatnie te bloki w piątym rzędzie, tak? Tak, tak, no redstone'y, dwa razy proszę. Okej. Okay. No i powinien być zrobiony. Coś się od ciebie odpaliło? Nie. A jakiś guzik masz czy coś? Nie. A to jest cały czas spalone jakby? Nie. To nie wiem, czy to ja coś muszę zrobić, czy ty coś musisz zrobić? Chyba, że coś źle jednak zrobiliśmy. Nie wiem. Dobra, mów po kolei, co masz zrobione, jak? Okej, od dołu. Redstone, no? Redstone, 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 puste. No. Później drugi rząd. Redstone, puste, redstone, ten z kwarcem. Dobra, jak go masz zrobione? Ten z kwarcem, jak go masz zrobione? Cycki muszą być w dół, te dwa, i potem jeden ma być w stronę szkła. Tak, no, dokładnie, no? Dobra. No i później jest lampa. I ma być na maksa rozsunięty. Tak, tak, tak. No i jest lampa. I potem jest lampa. Dobra, później, kolejny, lampa. No. Ten repeater rozsunięty na maksa. Poczekaj, poczekaj, ale jest potrójny? No nie, no ten taki, wiesz, ten sam, co tam na dole. No, musi... Aha, dobra, ten sam, co na dole. Ten taki z trzema, tak jakby kropkami. Tak, z tym kwarcem w środku. Dobra, i on musi być rozsunięty na maksa, no i jeden cycek ma być w stronę lampy. No tak, no, czy w stronę lampy? Tak, w stronę lampy jeden cycek ma być. A, no widzisz. O, no. Coś się stało. No, przecież mi kolejny, okej. Okay. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Ogólnie to jest lipa, Husiek, bo mi tu brakuje klocków, żeby mógł wykonać parkour. No i u mnie też. U góry mam jedną jakąś płytkę naciskową, ale na ostatnim klocku... Ja też, na której nie mogę wejść. Na której nie mogę wejść, dokładnie. A ci, co jest? Co to było? Co? Ty, ja mam tu niewidzialne klocki. Ja już wiem, o co chodzi. Ty mi musisz mówić, gdzie są klocki niewidzialne. Ale ja skąd mam wiedzieć, gdzie są klocki niewidzialne? Bo powiedziałem, że te, ja też mam klocki niewidzialne. Te, których mi brakuje, to ty je masz. Nie podejrzewam, że tutaj, gdzie teraz ja jestem, to masz klocek, na który ty musisz skoczyć. O musi Boże, pójść. No Jesus Christ. Skąd ja mam to? Czekaj, bo tutaj jest... Oj, oj. Ten klocek jest tu. Ja pierdę. Czy stąd tu? To jest to, co lubisz najbardziej, co nie kusiałek? Nienawidzę tego. Ja pierdyle, no. Okej, okay, jest on na jakimś niewidzialnym klocku. Ale to... Ale czekaj. Mam... Jakiego koloru masz te klocki w ogóle? Ja mam czerwone. Białe. Czerwone, białe. A ja mam niebieskie i białe. A czyli te niebieskie to są te, co ja mam mieć? A te czerwone to są te, co są tobie potrzebne pewnie, co? A powiedz mi, jak masz biały klocek. Biały? Ten pierwszy? Tak, ten pierwszy. Podejdź sobie pod niego. No. No, powiedz mi, czy na godzinie 13 masz klocek? No, mam tutaj. Ale widzialny czy niewidzialny? Niewidzialny, w powietrzu mam jeden. I jeden na lewo, zaraz mam czerwony. Taki podwójny, w powietrzu jest. W sumie jesteśmy naprzeciwko siebie teraz. Tak jakby. I masz, jest niewidzialny u ciebie, teraz jesteś niewidzialny klocek. No to jesteś na tym, co ja jestem, tylko że on u mnie jest widzialny. I teraz potrzebuję następny klocek, który u ciebie jest widzialny, a u mnie jest niewidzialny pewnie. No to ja teraz jestem na klocku jakimś takim właśnie... Tym, co tam stałeś. To jest tak jakby na godzinie 11. Czyli jestem, dobra. I potem następny masz zaraz jakby klatkę prawo i tylko trochę dalej, zobacz, tak jak ja jestem. Na godzinie 13 jakby? Mhm. Oj, o, byłem, spadłem, ja pierdyle. Jezus, ale to jest porąbane, no nie wierzę w to.
Dobra. Masz? No. Dobra, to teraz musisz mi widzieć. Mam przed sobą jakieś, nie wiem, kurde, ze trzy klatki dalej. Przed sobą? Od razu? No od razu tam mam, wiesz, przy ścianie jakby. Bo jednak nie. Nie było tu, nie? To jest jakby... I stojąc w stronę drzwi, to ja mam to na godzinie 15. Nie, czekaj, to był w prawo. A ty masz tu jakiś klocek jeszcze? Tak jak ja stoję? Tak, bo troszkę swojego też tutaj nie mogę... O. Przy ścianie powinieneś go mieć. Przy ścianie ten na lewo powinien być? No. No bo ja go tego... Ja tego niebieskiego mam normalnie, on jest przyklejony do ściany. To jest... A tu jest. Kurde, spadłem. Czekaj. Nie widzę parkurów. Co ty bawisz? O, dobra. Jest zaraz przy ścianie? Ten tak, no i u mnie jest przy ścianie zaraz. I na raz, dwa, trzy jakby, tak? Zaraz przy... No, na trzy jest ten skok. Zaraz przy ścianie i zaraz naprzeciwko, tak? Tak. Jestem na nim. Następny mam czerwony. I ten u mnie czerwony ten... jest raz, dwa, trzy, cztery dalej. Ale jakby. Cztery dalej w stronę, tak ścianą i po ścianie? W stronę płytki jakby. Tam gdzie jest w stronę tego białego. Ale przy ścianie też. Tak, cały czas przy ścianie wszystko się dzieje, no. Ile ten? Ile do przodu? Czekaj, raz, dwa, trzy i na czwartym jest ten. Jesus, to już wiem. Taki dalszy skok. Czyli ja muszę tutaj się jakoś do... Kury! A miałeś go? Czy spadłeś i nie doskoczyłeś po prostu? Nie doskoczyłem. A, dobra, czyli dobrze. Ale dobrze, żeśmy to rozgryźli. Ja pierdyle. Teraz ty będziesz spadał. O. No dupa, jak się nie rozpędzę, to ja pierdzie naprawdę. Jak skoczyła tą płytkę, to może wtedy wyświetli nam ten. Żeby normalnie pieruny się... Pokazały ci się może o ciebie klocki? Nic się mnie nie pokazało na razie. A myślałem, że to jest takie zrobienie, to byłoby fajne. No nie doskoczę tam, ja pierdyle. Nienawidzę parkurów, po prostu kurwa ich nienawidzę. Jezu. Po prostu nienawidzę parkura. O, doskoczyłeś. No i co, i to się pewnie... I mówisz na której? Raz, dwa, trzy, na czwartej? Tak, no. Nie ma opcji, żadnego doskoczę, kurwa. A weź, doskocz po prostu jak najdłuższy skok, tak jak ja. Że co? Zrób jak najdłuższy skok, jak ja. No ja już sam spadłem, kuźwa. Nienawidzę po prostu parkura. No, znowu się spindoliłem, ja pierdzielę. Kurde, jak ja bym chciał zobaczyć twojej perspektywy, to nie. Kurwa. Pierdolony parkur. Kurwa. Ja będę musiał to wypipkać, wiesz, ja pierdolę. Ja sobie puszczę wrony. Albo gołębie. O, umiem to gołębie. Będę miał atak grupy. Kurwa. Pierdolone gówno, jebany. Oj, tutaj to w tym wypadku to tutaj będzie armia gruchaczy. No ja... Kurwa, kupce gołębnik już od razu. O Jezu! Kurwa. 20 years later. Ooooo! Nie, bo ja nie mogę na parkury, bo jeszcze jak się wkurzam. O! I teraz na biało. Jest! Wiedziałem, że dasz radę. Fuck off! No, pieprzony park. O, widzę cię. O nie, to jest lampa. To jest lampa. Ty, ale ja tutaj coś mi buzuje. No mi też. O ty, jak jest na nim. Jak stąd? O, przestał buzować, o co chodzi? Nie wiem. The wall is a... Lie. Co? The wall is a lie. Bo mi angielski jest ciężki, ale to chyba lie. The wall is a lie? Czyli ściana jest kłamstwem. No. A wejdź na to. I od razu chodźmy do tego.
To jednak nie. Szczerze, nie mam pojęcia, co tu teraz chodzi. Zero w odpowiedzi prawie. Właśnie. Ale skąd to mówię, że to the wall is a lie? Pod nadgłodem mi zaraz się wyświetla. The wall, niebieski, is a lie. Po niebie, na niebieską wall napisane. U mnie się nic nie pojawia. Czy ja weź spróbuj w niebieską ścianę wejść. Ale w którą niebieską ścianę? Jak masz tą niebieską szybę, to zaraz obok niebieską konkret masz. Nie. A teraz mi się nic nie wyświetla za to. A weź tylko ty wejdź. Masz coś, się wyświetla? Nie. A teraz? Nie. Le. Ja tam piszę, że... jeszcze raz? Tche, wal, l, is, a, l, i, e. Cześć, ściana jest kłamstwem, ale... Ta, może to nie chodzi o tą ścianę niebieską, tylko o tą ścianę. Tak. O, aha, dobra. Tak, coś mi się wyświetla. Jak ty wchodzisz na to, no? To mi się sobie wyświetla. No co to weź na maksa podejść. Nie. Weź na to i się na maksa wychyl na shifcie jakby. A. Na tej lampie. No i dobra. Możesz jeszcze coś? Albo ten? Nie. A do czerwonego jak na maksa podejdziemy? Też nic. Na stronę, kurde. A spróbuj w tym samym czasie skoczyć do siebie. Ale na 3-4. Wnoszą do siebie jakby. Tak, w stronę ściany. Ale w tej czy tej? A spróbuj, no w stronę wyjścia. No. Dawaj, na 3-4. 3, T, R. Nie. No nie. O co to chodzi? No właśnie, nie bardzo wiem. What is my... Ja nic nie dostałem. Żadnych itemów nie mam. A ty? Poczekaj, idziemy? Nic nie mam. No ja pikole. Nie czaję w ogóle tego. Jak ten parkour był zrypany i się tam na kur czakowałem, tak tutaj no. Nie mam w ogóle pojęcia, o co tu chodzi. W ogóle nie widziałem takiego rozwiązania w żadnej tej. No gołębnik będzie srogi po tym odcinku. O, 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 o. Co, co ty zrobił? Łup. Gdzieś ty flas? O, coś ty zrobił? Łup. Ty. Ściana jest kłamstwem. Ja mam pochodnie na głowie. A ja mam jakąś książkę. Coś tu... Co? Musi... Czekaj. Co tam ma pan posrana? Pojawiło mi się coś takiego... W książce pisze coś takiego... What is that on your teammate's head? Czyli coś na twojej głowie. Czekaj. To wyrzuciłem. Co, na mojej głowie pojawiła się dźwignia. Położyłem na szybie i zacznie z twojej strony teraz. Aha, no okej. Pustrana mapa, co to jest? One strolowały te lampy. No masakra. A Boże, potki. I predict that it's disabled. U mnie mam wiedźmę. It's look like you... Czekaj. Witch. It's look like you need to braving stand. Item trading zone in every... Give me a knitter ward and it will open the braving stand for you. Okej, okay, czyli jak jej dam brodawkę, mm-hmm. To ona otworzy dla mnie ten, braving standa. A u mnie nic się nie wyświetliło. Tutaj co jakiś czas się mi otwiera ta beczka, bo ja mam ją zamkniętą. No mi też. Ale co do... Czekaj. Mam coś takiego napisane. Items every 10 i 5 second. Okej, okay, czekaj. No to ja mam tak samo. Mam coś takiego, że you can trade second for... Czyli you can trade xx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 
place the dried kelp in breathing stand and if you miss it, up the trades. A ja już się mam... Reset alt trades program. Słuchaj, mam... Mogę tak, za glony... No, no. Mogę dostać dwa
dwa bloki glonów za 10 kelpów, takich tych świeżych. Butelkę bez potki, znaczy bez efektu. Za 16 kelpów dostaję Blaze Powder i za 2 dyrty z nicią, tym kołbłem, dostaję Diamond. Kurde, ja mam się tak. Kelp blok dostaje wtedy 5 kelpów. Za 3 kelpy dostaje Dryad Kelp, taki ugotowany jakby. Za 4 ugotowane dostaje Proch Strzelniczy. Za 8 zwykłych kelpów dostaje sfermentowane oko pająka. No dobra, 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 ale w takim wypadku to ty musisz... I mam jeszcze przycisk, Select Item, który właśnie mi się zniszczył, jak go kliknąłem. O, czekaj, dostałem Braving Standa. O? Czekaj, ale... Suko! Suko! Że tutaj ten... No czekaj. Masz tam jakąś wiedźmę? Mam. To czekaj, daj jej to. Otwórz. Aha, to się sam otwiera? Nie mogę, to się sam otwiera, no. Dobra. Wrzucę ci tam brodawkę i daj jej ją. Daj mu ją. Dobra. No mam. Jedną masz tylko? Jedną, daj jej. A jak jej to dać? No nie wiem, wsadzić dupę albo... Fire trade. O, dobra. Fire trade. I otworzył mi się ten Braving Stand, czyli... Do tego. Aha, i okej, okay, mam. Pojawiła się u mnie ta wiedźma i napisałem coś takiego. Oh, I forgot to give you keys, czyli zapomniałem ci dać klucza. Da mi ten klucz. Mhm. Za tanią cenę jednego diamentu. Czyli potrzebuję od ciebie dwa dyrty i jedną nić. Kołweb. No, ani nie mam jednego i drugiego. No to zrób. A z czego? Nie wiem. Nic nie zrobię. No czekaj, mam guzik znowu. O, czekaj, mam dirt. Jeden dirt. Leci drugi dirt. O, i ten. Mam znowu guzik. No, wciskaj. A, czekaj. Dobra, okej. Dobra. Nie teraz. Tak, dostykam guziki. A, dobra, czekaj, bo tu mi się zmienia ten. Ja ci powiem, kiedy wcisnąć guzik, dobra? Dobra. Mów kiedy. Teraz. Dobra, zarąbiście. Co dostałeś? Dwa dyrty i to, i nic. Aha, jak ty dostajesz to? Bo to się tam zmieniał ten i... O co ty dajesz? I ten. Powiedziałem chyba, straciła przed razy na nieco. Ale czekaj. Ty będziesz jakąś potkę w ogóle zrobić, chyba mi się wydaje. Ale czekaj, bo ta stucza wcale nie chce do mnie tego. Daję ten diamond, masz. Aha, here. Dobra, dostałem klucz. Okej, okay, mam direct kalp. O, za kalpy to ja mogę robić następne rzeczy. Ale ja mam tylko jednego. Ale czekaj, bo za jednego dostaję dwa... Bo ja mam ten direct kalp, nie? Czyli ten wysuszony. Mhm. I za jednego kalpa dostaję... Dwa bloki kalpów. A, dobra, ja za jeden blok kalpów dostaję 5 zwykłych kalpów. O, to dobrze. Ale dobra, no okej. Okay. To musisz mówić, kiedy ja mam klikać po prostu. Bo ja to prawie ale nic nie mogę zrobić. Czekaj, bo ja ogólnikowo... No bo ja ogólnikowo, czekaj. Dam ci te kelpy. No, dobra. Mam. I ty mówisz za jeden blok ile możesz dostać czego? 5 zwykłych. Czyli za 2 masz 10, tak? No. To daj mi 10. Dobra, mam. Jestem no, wychodzony, dziękuję. Okej, okay, daj mi ten. No poszło, okay. Dostałeś. Tak, i za to mogę sobie kupić butelkę wody. No, a my jak nic będziemy musieli zrobić miksturę, bo już teraz tak, znaczy ja... Ty, co jest? Aha. Bo ja miksturkę tu już ten, Braving Stand mam. Okej. Ale jaką mam miksturę zrobić? Właśnie, nie mam pojęcia. U mnie, czekaj, mam sfermentowane oko i jest gunpowder, czyli możemy zrobić rzucaną potkę, a fermentowane oko chyba robiło natychmiastowej krzywdy z tego, co pamiętam.
Czyli podejrzewam, że jak znowu się zrespi wiedźma, to mamy ją... Czekaj, Nether Warta się dorzucał do tej potki od razu, czy nie? Nether Water, w sensie brodawkę? No. To robisz tak, najpierw wsadzasz butelkę z wodą, no, potem dajesz brodawkę. Ale dobra, czekaj, bo ja potrzebuję jeszcze, wiesz co? Potrzebuję 16 kelpów na Blaze Powder. Blaze Powder, czekaj, co robił Blaze Powder? No napędzał Blaze to całe. Powder Tak, faktycznie, ale to potrzebujesz czego? Ile? 16 kelpów, tych zwykłych, zielonych. To ty musisz mi dawać bloki, żeby ja mógł ci dawać kelpy. No ale ja nie mogę zrobić bloków, bo mnie niestety nie mam tych, nie mam suchych. To poczekaj. A masz jakieś mogę cały czas klikać guziki, mogę cały czas klikać. Ale dobra, ale u mnie z guzików leci tylko dirt. No. Brodawki i ten. I no. Co mi się leciało? I brodawki, nici i dirt. Nie mam, że tych kelpów. Dirt. Czekaj. Mam jeszcze coś takiego jak Care the Villager, ale... Co to jest? No The Villager jest zombiakiem, nie? No. Ale nie wiem, czy ja go mam jakoś, kurde, uleczyć, czy co? Nie wiem. Dobra, ja wiem, tak, uleczyć go, owszem. Ale jak? Ja już wiem, o co chodzi, my nie mamy zniszczyć go. My musimy zrobić potkę osłabienia, czyli weakness tak zwany. Czyli ja... O Jezus, ale to dalej nie mam wszystkiego. Żeby go ulepszyć, musimy mu dać złote jabłko. Nie ulepszyć, tylko uleczyć. No wiem. Żeby go uleczyć, to musimy mu dać tak. Złote jabłko i miksturę osłabienia. Weakness. Na zombiaków to traktuje wszystkie negatywne. Traktują tak, że ich leczą. Trucizna ich jakby regeneruje. Natychmiastowo śmierć ich jakby regeneruje. A na przykład leczenie i bodajże regeneracja im zatruwa. Czyli musimy dać osłabienie, żeby jego zregenerować i złote jabłko. No ale to ale też nie zmienia faktu. Ja złote jabłko, żeby mieć, muszę mieć 7 bloków Draid Kelpa. No, ale potrzebuję te kelpy, bloki. No ale ja nie mam nic już. Właśnie, teraz jest tam jak o co chodzi. A tak kliknę, coś dostałeś? No tą, brodawkę. A z brodawek nie możesz zrobić nic, tak? Nie. A co jak wyrzucisz brodawkę? A weź mi wyrzuć tutaj te brodawki. Pójdź jeszcze jedną, bo ja mu spróbowałem jemu to wrzucić, ale nic to nie robi. Klikłem. No teraz wyleciała nić. O, dobra. Teraz mam brodawkę. No, otwierać. Dobra, mam. Czy ty mi dość dasz za to ukrytego? Nie. A jak wyrzucę to tutaj? O. Fair trade. Coś dostałeś? Ja nic nie dostałem. A co ty dostałeś? Ten cobweb teraz mam. Co masz? Co było. Ta nić cobweb była. Znaczy, to ja, wrzuciłem. To ja wrzuciłem. A dostałeś teraz? Inne itemy masz na użyć, czy coś? Nie, nic nie mam. A weź mi wrzuć kilka tych brodawek. Kiedy mam klikać? Teraz. Czekaj, nie, dirt leci. Za późno. Dobra. Teraz. Nie, nic. Teraz. Nic. Za późno klikasz. Teraz. Ja klikam od razu. Teraz. Dirt. Teraz. Klik. 5, no, klikaj. Dirt. To ja cały czas będę klikać w sumie. No. Ile tych brodawek? Daj ile wlezie. Zobacz. Zobaczyć. Już mam 11. Dobra, daj mi. Starczyć powinno. 12. Coś spróbujemy. Coś dostałeś?
Nie. A za czym masz zniżki czy coś? Albo coś się zmieniło u tradera? Nic się zmieniło. Czekaj. Co? Bo ja tutaj mam napisane jeszcze coś takiego. Mhm. Place dried kelp in breathing stand if you miss it up the trades. To? I mogę zresetować alt trade progress. Ale czekaj. Place dried kelp in breathing stand? Dried kelp do tego? Ale nie wiem. Czekaj, zresetuję ten progres. No dobra. No i... Nic mi to nie dało. A czekaj, dobra. Pojawił mi się dried kelp. I mam w tym. Czekaj. A ja wcisnę jeszcze raz. A, to mi znika, dobra. Czyli z tego. O. Co? Położyłem się. Ty, bo mnie klapa przyczasko i aż mnie na glebę walnęło. O. Aha, no play is dry at Calvin, driving stand if you miss it. No dobra, no to nic z tego. Czekaj, ty masz te kelpy teraz? No mam tego kelpa, mam znowu dwa bloki. To wiesz co, daj mi je. Ja mam pomysł. Ale nie mamy tej potki już, czy tej wody. Spokojnie, czekaj, rzuć mi na chwilę, ja chcę coś sprawdzić. Ale w sumie mam już otwarty ten. No rzuć. Czy ja to, można jakoś przy... Bo ty ile, aha, bo ty dostajesz tak 10, nie? To i tak... Tych kelpów zwykłych dostajesz, nie? Poczekaj, ale zróbmy tak. Zróbmy 26 kelpów. Co najmniej. Ale nie mogę craftować jakby tego. Ale dobra, ty żeby mieć butelkę wody potrzebujesz dwa takie bloki kelpów, tak? Masz tam gdzieś crafting u siebie? Nie. Nie, co dwa, masz tam nie tam dwa bloki kelpów, tylko 10 kelpów tych świeżych, zielonych. Aha. Czekaj. To inaczej się chyba nie da. A masz u siebie jakąś wymianę dried kelpy na coś? No nie, właśnie. Znaczy dried kelpy mam tylko na bloki. Czego bloki? Jeden dried kelp daje mi dwa bloki dried kelpów. To co ci dałem przed chwilą, dwie sztuki. O, dobra. Masz tam jakieś te kelpy? Tak. No to kurwa. Czemu nie mówisz? No bo ja nie wiedziałem jak ty masz dokładnie. No. Teraz masz to. O, no to teraz już luz. Teraz to my mamy maszynę do robienia kelpów. Teraz musimy się cały czas wymieniać. No. Ty mi będziesz dawać bloki, ja ci będę dawać to. Dawaj. Czekaj, byś jeszcze nie otwarł. Okej. Bra. Potrzebujemy kupić wodę i blaze powder. Dobra, jeszcze raz. Dobra, i wymienia następne bloki. Jeszcze raz zrobimy tylko takiego deala i możemy mieć robić. Okej. Okay. Ile w lesie podejrzewam już. What the star? Dobra. O kurde, ty, teraz to już game break jest. To jeszcze potrzebuję brodawki chyba, nie? Patrz teraz. Łoć, panie. Dobra, to już mamy, już jesteśmy win. No. Dobra, to teraz tak. 7 potrzebuję na jabłuszko. Ty potrzebujesz 10 tylko tych, tak? No nie, 26.
26 zwykłych kelpów, tak? Potrzebujesz łącznie? Tak, no bo na wodę i na blaze powder. Dobra. 26. To mam dla ciebie, tak. Masz. Wrzuciłem ci. 27 szyty. No złote jabłko dostałem. I jabłko później ci też będzie potrzebne. No dobra, na ożywienie ale tego. Ale kelpy potrzebuję. Kelpy zwykłe czy dried kelpy? No, no, wrzuciłem ci stąd w skrzynce. Dobra, teraz się pojawi dopiero. A, bo może być tylko jeden item na wymianę pewnie. Dobra. Dobra, mam wodę. Ja będę potrzebować jeszcze dried kelpy, więc potrzebuję ci dać zwykłe kelpy. Tak? Nie. To akurat ja mogę zrobić sobie, tak? Tak. Dobra, nieważne. Dobra, i mam blaze powder. Teraz mogę wrzucić wodę tu. I co, brodawkę będę potrzebował jeszcze, nie? Będziesz potrzebować sfermentowane oko pająka. Ale wcześniej brodawkę chyba, nie? Tak. To musimy ci coś przywieźć znowu. Powiedz kiedy. Nie, dirt. Teraz dobra, mam brodawkę. Dobra, jedno ci wystarczy. I teraz musisz dać tak, jak masz w tą butelkę z wodą, masz? No mam. Wrzuć, potem musisz dać powder, ten ognisty. No. Żeby to odpalić. Potem wrzucasz brodawkę. Masz już, tak? Tak. No już teraz będę miał no effect pewnie, masz, nie? Masz nasyconą teraz. Nie. Teraz musisz zrobić to. Wziąłem ci temki do tego. Czekaj, bo się ta woda robi na razie. Do baryły. Bambaryłę masz. Dobra, i dostaliśmy Awakened Potion. No effect, okej. Okay. I okej, okay. No dobra. I co teraz? Ten oko pająka, nie? Teraz czekaj. Czy gunpowder? Co masz tam jeszcze? Nie. Gunpowder to jest ostatnie, bo to jest nadanie efektu, że możesz ją rzucać. No to nie. Na razie rzuć to oko sfermentowane do tego. Okay. I powiedz mi, jaką teraz będziesz miał potkę. Nie mam potki, potrzebuję tych. No. Blaze powdera. Skończył ci się ogień w tym, co? Znaczy, no niby znaczy jest jakiś, ale nic się nie dzieje. Jak wrzucę oko pająka. No nic się nie dzieje. Czekaj, wrzucałeś brodawkę? No tak. Na początku do wody? No tak, dostałem Avacard Potion. No ale wrzuciłeś tą taką Avacard Potion do tego i potem dalej jakby płotkę, tak? Robić? No tak, no była butelka wody, no effect. Nie wyciągałeś jej. Nie, później wrzuciłem ten, no i teraz... Chupa. To czekaj, to zrób jeszcze jedną gistą, że tu najwyżej wrzuci tyle. Ale co? No, tego, blaze powdera. No ale nie mam, muszę mi dać te. Kelpy? No. Zwykłe? No zwykłe. Dobra. Okej. Okay. Mi się to odblokuje. Kiedyś na przykład. Albo najlepiej teraz. O, super. Dobra. Tak, podglądamy chłodziałka teraz. Jak robię potkę. Ale normalnie jak makłowicz siedzi przy kuchni. No i nic się nie dzieje. A czekaj, ty tą pałkę wrzucasz? Jaką pałkę? Ty masz powdera, czy dostałeś pałkę? Powder, normalny powder, to trzeba wrzucić do tego. Całkiem na dół dajesz, tego paliwo. No z boku, nie na dół, tylko z boku, nie? To musisz jako paliwo wrzucić. No z boku. Nie jako... No bo to nie masz na dole paliwa, tylko masz z boku ten powder, nie? No przecież jest nawet, wiesz, rysunek. Ale mi się wydaje, że bez tej brodawki chyba musieliśmy to zrobić. Nie wiem, no brodawkę zawsze pamiętam, że trzeba zrobić, żeby była nasycona mikstura. Czekaj, dam jeszcze, wezmę wodę i wrzucę... A spróbuję, najwyżej może coś takiego jest tutaj. To oko pająka bez tej brodawki. Teraz powinno być, że nieudana wtedy. Bo oko pająka się teraz fermentuje wtedy. Mhm. Coś tam ryga. Ale z tą nic się nie działo. No zobaczymy, co się stanie. Nie pamiętam, już dawno potkami nie bawiłem w Minecrafcie. Ja kiedyś dużo potek robiłem, pamiętam. O, i dostałem teraz Potion of Weakness. A, dobra, czyli to jest tak zrobione. No dobra, dziwnie trochę, no ale dobra. Dobra. No i dostałem w butelce, ale to co, byśmy przerobili... Teraz musisz wrzucić gunpowder. Ale gdzie, do tego?
normalnie na ten, tak jakbyś wrzucał oko pająka, takie, żeby zrobić miksturę. I do tej jest, skład. Jest tą butelką, nie? Tak. Okej. Okay. Teraz będziesz miał wodkę rzucaną. Się długo dogotuje. Dajcie w mojej kuchni. Dobra, mam rzucaną. Dobra, to teraz robisz tak. Rzucasz w niego podką. No. I potem mu dajesz jabłko, te złote. Okej, okay. Rzucam w niego podką. I dajesz mu jabłko. Zaczęło go coś telepać, delirka jakaś. A, to będzie on delirkę i się zamieni i otworzy nam przejście. Chapter 7. Co ja tutaj mam teraz? O, Jezus, teraz ja mam drewno na ścianie. O Boże, ja teraz mam jakieś tam, mam lampę u góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk tych doniczek. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sadzonek różnych drzew mam. Spruce, dark oak, birch sapling, oak sapling, akacja i jungle sapling. A podejrzewam, że ty masz na ścianie deski. Nie deski, całe drewno. Całe drewno. W sensie całe te. I pewnie drzewa. I pewnie masz ten. Pewnie masz od lewej do prawej jakieś różne drewna i ja będę musiał te sadzonki wrzucić tutaj do tej do pewnie tak. Dobra, to lećmy od lewej? Od prawej, o kurde, tylko ja nie znam po korze nazw tych drzwi, tych drzew. O fuck. Dobra, mniej więcej wydaje mi się, że będę wiedział. To może tak, zacznijmy od najłatwiejszych. Może nie, nie, czekaj, zacznijmy od prawej, bo ja chyba będę wiedział, jak to zrobić. Ale zrobi. Od prawej czy od... Czy... No bo teraz tak pytanie... Od kolor... mojej prawej... Czekaj, jak... Patrzymy się... Nie, czekaj. Ale deski masz na której... Jak zaraz idzie... od wejścia. Dobra, tylko ale... zaraz od wejścia, tych pierwszych. No dobra, ale jak idziemy w stronę tego wyjścia, czyli tam tej drugiej kolejnej szkali, to masz deski po lewej czy po lewej? Po prawej mam deski. Po prawej masz deski, a ja mam po lewej. Dobra. Czyli jak wejdziemy, to pierwsze ten, to pierwsza doniczka, czyli pierwsze, pierwsze drewno, no. Dokładnie, no. Pierwsze to te takie podstawowe drewno, które najczęściej jest i z nich jabłka. Czyli oak sapling. Tak. Okej. Okay. Następne mam akację. Okej. Okay. Potem mam, to są te takie zimowe kwiatki jakby. Spruce wood. Tak, to powinno być spruce wood. Potem jest chyba dębowe, te takie. I potem na samym końcu jest świerk. U mnie. Czyli to było tak. Z tymi tylko dwoma ostatnimi mniej więcej nie wiem do. Oj, co się stało? Okej, okay, znikły mi. Teraz mam skrzynkę. I w tej skrzynce mam Netherite Pika. Muszę coś postawić, ale nie wiem co. Mam tak. Mam. Pojawiły mi się bloki, czy ory. Węgla, redstone, żelaza, emeraldu i. A, tego. Dobra, mów po kolei. I tego tak niebieskiego. Samo. No to, tak samo. No to pierwszy węgiel. No, a nie, nie mogę. A mogę, no. Później jest redstone. No. Żelazo. No. Emerald. No. I ten niebieski, jak mu jest. Dobra. Oh, fuck. O Boże. Dostałem jajka. Mhm. Ale co to? Wyżej tych jajek mam? Całą skrzynkę. Ja mam sound 1, 2, są 3, są 4, są 5. Ale co? I tyle. Ty. Ja mam całą skrzynkę jajek prawie. To jest, czekaj, dźwięk. To jest za potwór. Dobra, aha, nie czy... topesz. Czy pierwszy nie topesz? Tak, pierwszego mam nie toperza. To czekaj, ja mam jajka i muszę wrzucać je do chopera. Chcesz? Topesz? Drugi jest nie topesz na pewno, no. Znaczy, ale pierwszy co jest? Pierwszy wydaje mi się, że to jest ten taki stwór, co przychodzi z najazdem, ten taki duży jakby, na którym oni przyjeżdżają. A jak on się nazywa? Bulldozer albo coś w tym stylu, niszczyciel, Devastator? Devastator? Ja tak, Tropical Fish, Slime, Phantom Spawn Egg, Ocelot, Blaze, Vindicator. Nie, dalej. B. Parrot. Jak? B, no, znaczy ta. No, wiem. Pszczoła. Pszczoła, no, dalej. Parrot do papuga. Rabbit to nie. Chicken. Witch. Mm-hmm.
Nie? Strider. Jak? Strider, Strider. Strider, nie wiem, dalej, dalej. Ship, Silverfish, Guardian, Zoglin, Panda, Wolf, Bat, Vex, Horse, Revenger. Revenger. Revenger? Pierwszy jest Revenger, no. Okej. Okay. Dobra, drugie? Czekaj, pewnie się. Trzeci nie cholery, nie wiem, jest jakiś ptak raczej. Czwarty to jest Vex. Ale co jest drugie? A drugi... Nie, to jest papuga chyba. Tak. Jaki wydaje dźwięk? Może tam... Drugi, taki piskliwy. Czyli parot? Tak mi się wydaje, no. Okej, okay. Trzeci? Nie mam pojęcia, to są jakieś skrzydła, ale nie mam pojęcia, co to jest jakby. Czwarty? Vexy. Vex, piąty? Tak. Chyba Creeper. To jest jakby się odpalał TNT. Okej, okay, no to jeszcze trzeci. No właśnie, tu jest po prostu dźwięk jakiś jakby skrzydeł. Łopataje skrzydłami, jakiś, to jest jakiś ptak. Phantom? Nie wiem jaki. Fantomy. Nie, Phantom nie. Dalej, co jeszcze masz? Co lata? Celot, Blaze, Vindicator, nie wiem co to jest w ogóle. Pszczoła, Rabbit, Wolf, Panda, Zoglin. Czym jest w ogóle Zoglin? Nie wiem. Guardian, Silverfish, Sheep, Strider, Witch, Chicken, Bat. A Chicken, jak on leci przez chwilę, to jak on ma dźwięki, wydaje? No, on chyba nie, takie kłak, 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 kłak. Horse, Pure Fish, Delfin, Hoglin, Stray. Kurde, a weź nie topesz. Nie, nie chodzi. Tutaj bym dawił znaczy, parę. Pytanie, czy wiesz, czy pytanie, czy mamy w te wcześniej dobrze. Pierwszy to na pewno Revenger. Drugi mi się wydaje, że to jest Parrot. Czwarty jest na 100% Vex. I piąty nie jestem pewny. Kurde. A można dwa razy wrzucić jedną? Nie, bo ja mam tylko jajko. Jedno. Masz jajko. Po jednym jajku? Tak, po jednym. Mhm. Bo wiesz co jeszcze bym stawiał, że to może być fake? Bo taki dźwięk jest jakby Creepera, ale tego, który odtwarza papuga. Jak się nauczy dźwięku. A, może być, dobra. Ale to, ale będzie, to, ale drugi. To parot. A to drugi może ten bat. Ten. No, ale możliwe. A trzeci to papuga. No nie, no mówię, że... Nie, no bo już jest. No. Ja pierdzielę, no mamy dużo takich... A trzeci masz jaki dźwięk? Takie trzepotanie skrzydeł jakby. Nie wiem co to może... Trzepotanie skrzydeł bardziej mi się kojarzy z tym. A może to nie jest skrzydeł? Poczekaj. A może to jest ten dźwięk jak panda zżera bambusa? Nie pamiętam jaki to był dźwięk. Nie, też nie. Się nie dzieje. Kurde. Nie cholernie. Ja rzucam jajka po kolei do tego trzeciego. Nic się nie dzieje. Więc nie wiem, czym dobrze mamy w ogóle te obecne jajka, które są. No właśnie. Powiem ci, że chyba. Podejrzewam, że jakbyś ty usłyszał, to byś na pewno wiedział. Nie, mamy. Źle to mamy. To na pewno nie będzie w takiej kolejności. Bo wrzuciłem wszystkie jajka, które zostały do tego trzeciego i nic nie pasuje. Czwórka to będą Vexy, to są te takie latające gówna, takie z mieczami małe, jak przyjeżdżają z villagerami. Piąty to jest dźwięk, jakby to był Creeper. Ale taki dziwny, ma bardzo słabiutko przytłumiony dźwięk. Creepera wrzucam, bo podmieniłem ten. No nie mam jak tego zobaczyć. No i właśnie teraz też tak nie bardzo. No jak to teraz kurde wziąć, żebym ja to usłyszał, może też bym... A nie możemy tak właśnie.
a ja nie wiem, co to za dźwięk. Ten trójka u mnie to jest takie łupotanie jakby skrzydeł, ale nie mam pojęcia czego. No jak to teraz mamy zrobić? Dwójka to... I czyli jedynka co? Łupotanie skrzydeł? Nie. Jedynka to jest taki jakby goryl, taki napakowany, nakoksowany. To mi się wydaje właśnie, że to jest ten Revenger, czy jakoś tak on się nazywał. Druga to jest jakby taki mały, piskliwy jakby ptaszek, coś w tym stylu. Ale wydaje mi się raczej, że to jest... Papuga, no na papugę mi to najbardziej brzmi. Trzeci to jest jakby łopatanie skrzydeł. Czwarty to jest Vex. Łopatanie skrzydeł to mi się tak kojarzy, kurczę... Z tym... Z Fantomem. Fantom? Ale Fantom wydaje w ogóle jakieś dźwięki sobie? Tak, on takie, wiesz, takie... To spróbuj. No dobra, ale co piąte? Piąte to jest jakby dźwięk Creepera. No nie. To albo taki... TNT. No nie. Ale nie. Nie ma jajka z TNT, nie. Więc... No, to ma być zwierz. Boże, co oni narobili w ogóle? Kurde, by się przydało, żebyś też je usłyszał. Właśnie, kurde. No nie, no tak to... Wiem, co zrobimy. Ty jesteś na słuchawkach? Tak. Czekaj. Co zrobimy? Dzwonię do ciebie na telefon. Odbierz. Przyłożysz dobra. Ten, przyłożysz telefon do tego dobra. I będziesz mi to puszczał. Dobra, dobra. A nie lepiej było biegliśmy na Discordzie, bym ci to puścił. No to może na Discordzie w sumie. To poczekaj, na Discordzie. Będę wszyscy słyszeć, dobra. Dobra, dobra, to poczekaj. Sobie dam głośniej. I zestreamuję aplikację samą sobie. Od pierwszego mi puszczaj. Dobra. No na 100% mi się wydaje, że to są dobrze. Powiedz kiedy. Ja nie wiem, co to jest ten Revenger, ale dobra. No puszczaj no. Pierwsze. Dobra. To jest ten, co jest... Ale ja nie słyszę nic. Jak nie słyszysz? A masz podgłośnionego streama mojego? Co masz? A ty aha, bo ty masz na streamie. No, na czym? Czekaj, już się odpalam. Jezu! Powiedz, jakie będziesz miał. No mam. No i... To jest coś takiego. Jestem pierwszy. Znasz ten dźwięk? Kurde. Nie znam tego dźwięku, ale nie wiem, co to jest Strider. A drugie to jest to. To mi się wydaje, że to jest papuga. Tak, to jest papuga na 100%. Czekaj. To jest trzeci, którego w ogóle nie mam pojęcia. Dobra, papuga. Trzeci. I tyle, nie ma innych dźwięków. Nie mam pojęcia, co to jest. A ty? Kurwa, wiesz co, nie wiem... A pokaż ten drugi jeszcze raz. Mi się wydaje, że to może być nietoperz, a nie papuga. Trzeci będzie papuga, a drugi będzie chyba nietoperz. Też mi się wydaje. To jest za bardzo piskliwy taki. Ale bo on taki zrobił takie... Takie... No. Kurwa, zasysające, no. Takie, no. Dobra. Pokaż mi czwarty. Dobra. To jest Vex. 100%. Okej. Dobra, i piąty? I tutaj jest wielka niewiadoma. Wydaje mi się, że to jest Creeper, ale to brzmi też jak taka papuga, która się nauczyła dźwięku Creepera. No. Nie, no to jest Creeper na 100%.
Za cicho to słychać. No ale dobra, no spróbujmy. Nie, ale nie puszczam. Ewentualnie ten pierwszy nie będzie to Revenger, a może ten będzie Strider. A zobacz. Nie, Strider też nie. Pokażę. Czekaj, bo ja zjebałem. Tutaj dorzuciłem Fantoma, to ma być papuga. Ale tutaj tak nie wchodzi. A nie zmieniłeś pierwszego? Teraz zmieniłem, ale też nie wchodzi. Kurde, no nie wiem, no. Piękność, to jest piekielnie prosta, my nie dajemy sobie rady. Tak brzmi trochę tak jak smok, nie? Nie, właśnie to jest ten taki, to jest właśnie ten stwór. To jest ten, co przychodzi razem z najazdem, mi się wydaje. Ale mogę być w błędzie, nie? Co jest jeszcze takiego dużego? Nie wiem, ja. No ja też, ale nie, my się nie liczymy, my nie robiliśmy dźwięków w Minecrafcie. Kurde, powiedzieć, że no nie wchodzi. Ewentualnie ta papuga z tym, może to nie jest ten to co tak trzepie tymi skrzydłami, to może nie jest jednak papuga, albo... Kurde, albo ten, nie wiem. A wiesz co, czekaj, może jeszcze inaczej zrobimy. No. Pokaż mi dwójkę. Dwójka. Dobra, a trójkę? Kurde, no te skrzydła tak brzmią... One nie brzmią na ten, na... No papugę. Tego. Znaczy nie na papugę, tylko one nie brzmią jak Phantom, bo Phantom raczej ma takie, wiesz, on tymi skrzydłami co jakiś czas tylko śmiga. No właśnie, jest takie a to jest takie szybkie. A to jest takie szybkie trzepotanie jak właśnie jak papuga. Nie mam pojęcia, co to jest za trójka. Za cholerę, no. Ale bym miał pomysł, aby to było oszustwo. Jakie? Żebym sobie sprawdził koniec bloka, który jest za... Ale nie możemy, bo musiałbym sobie GMA włączyć. A nie wiem jak przejść dalej. Nie mam pojęcia, co jest ta trójka. To trzeba byłoby podejrzeć na necie. No nie mam... Kurde, no ten pierwszy mi tak strasznie... Pierwszy, drugi, trzeci mi tak się niesie, no bo... Piąty to na pewno 100% jest Creeper. No i ten przedostatni to też na pewno jest ten wax, ten wosk, nie? No. Pierwszy mi się wydaje, że to jest Revenger, czy tam jaką się nazywa. Na drugim i trzecim mam największą rozkminę. Czekaj. Nie mam mała, panie? Nie. Revenger Minecraft no. Sound sobie wpiszemy. No. I masz coś? Czekaj, bo nie wiem, czy ja sobie dobrze wpisałem. Wager, no właśnie, wpisałem. No już by to. A, czyli to jest ten. Okej. Okay. Kurde, te reklamy. Co? Nie no, reklamy są bardzo przecież fajne na YouTube, nie? Bardzo, to oczywiście tak, że bardzo. Ja uwielbiam reklamy, przecież oglądam ja każdą. Ja też zawsze oglądam, teraz oglądam właśnie Kostę. Kawę. Ej, napiłbym się kawę. Mhm. Jest Kostę, ej, kawcie bym się napił, no. Chyba sobie w tym miesiącu do Starbucksa pojadę. Uwaga. No. Tak, to jest na 100% Revenger. Czyli dobrze mówiłem. Tak. A drugi to... Pierwszy. Weź włącz MP3, Sans Minecraft i nie wiem, na przykład Parrot. Parrot. Mhm.
z takim gwizdaniem. Na którym masz to gwizdanie? Na drugim? Dwójce. Na dwójce? No. Dobra, czyli to dwójka będzie parot. Okej, okay. A trzeci? To jest skrzydło? Ale czwórka mamy Vexa i piątkę na pewno mamy Creeper, więc... No. A czwórka, trójka była jaka? Takie skrzydła były. Skrzydła. Mi się wydaje, że weź bat wpisz. Nie, to nie będzie bat, bo wrzuciłem bata i nie działa. A bo my coś źle kliknęliśmy. A nie masz jakiegoś przycisku do kliknięcia? Nie. Mam tylko ten. Czekaj. Ale skoro nie. Jedynkę, dwójkę mamy dobrze, trójkę i czwórkę też, czy czwórkę, piątkę też, czyli teoretycznie wystarczyłoby wpadać jajka po kolei zobaczyć. Myślę, że to tak jest, że się wtedy zblokuje. Wyjmij wszystkie, po prostu wpadaj po kolei. Znaczy nie, no powinno zaskoczyć. Wkładam właśnie po kolei te, wiesz, jak lecą. Znaczy wiadomo, że tam nie będą ryby ani koń, ale wrzucą wszystko. Tu się powinno zaświecić mi... Lampka na górze. No. Bo ja tak samo miałem wtedy. I okazało się, że ja miałem jak zwykle to najbardziej posrane zadanie, nie? Ale nie, nie chodzi też. Kurde, no. Ale ty masz też podpisane 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5 tabliczki? Nie, ja nie mam żadnych tabliczek. Ja mam to do chopera wrzucić. Do tych miejsc chopera. Ja nie mam żadnych, wiesz, żadnych tabliczek ani nic. Tylko posłucham jajka tych mobów i wrzucić bezpośrednio do chopera. Do hopera. Chopera. Poczekaj. Możemy to trochę cheatować, wiesz. Cheata, wiesz, nie? Bo ja już nie mam pomysłu, tak szczerze ci powiem. No ja też nie mam pomysłu. Nie wiem. Ja bym zobaczył, szczerze mówiąc, na YouTubie, jak ta mapa wygląda i ten, i po prostu na ten. To sprawdził, wiesz, bo... Wiesz? Tylko nie wiem, jak się mapa nazywa. Jeszcze miałem jeden pomysł. Bo wydaje mi się, że jedynka, dwójkę mamy dobrze. Ale ten, może ten Vex tutaj nie... O kurde, ty huzik, ile tu jest koń bloków. No nie, to nie dojdziemy do tego. O, no właśnie widzę, nawet z tyłu nie ma koń bloków, tylko jest po prostu ściana jakby. A powiedz, jak się mapa nazywa? Ci mówię. To jest mapa, a nie, nawet nie powiem, bo ja ją ściągałem jakby, ale... Poczekaj. Dobra, już mam. Co? Jak? Szybki jestem. W historii. A, okej, okay, no ja ci wysyłam, nie? Nie, ale sobie sam zobaczyłem. Dobra, on jest tutaj na repeaterze tym, ale dobra. Tam później był ten... To przebudowanie... Co, my już mamy końcówkę z tego, co widzę mapy chyba. No bo tam już daleko nic chyba. Nie, to sorry, to jest part pierwszy. Kurwa. O Jezu! Ja myślę, że to jest krótka mapa. To jest, bo to była ta mapa z tym... Nie, to jest z tym drewnem, to nie. Ja też sprawdzę na szybkości. Dobra, to miałeś to. To jest... To... Ale potem... co? Co? Ej, bo co? oni mieli w tej mapie co nagrywają, mieli całkowicie inaczej. Jak chyba, to? Czekaj, ewentualnie. No zaraz szukam tej mapy, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Czekaj, bo on... Czekaj, jak?
Czekaj, zrobimy tak. Oh my god! Co? Czekaj. Delfin. Co jest delfinem? Pat i creeper to jest parrot. Co? Jo, pierdziele! Holy moly! Co to było? No creeper. No. Creeper. To jest parrot, tak. A to dobrze, takie, nie? A to takie co nas tak zmyliło, że myśleliśmy to, że to papuga to był delfin. Jak delfin nie brzmiało? Delfin według mnie to powinien robić takie iiii. Dokładnie tak powiedzieć iiii, tak się sylo, no a nie tylko nie, było, nie iiii, tylko iiii. Tak bardziej jak Chin, co? Ja pierdyle. Ty, o teraz Boże, zostałem teraz... hopper i płyty. A ja mam przyciski. 5 przycisków. Music, 1 music, 2 music, 3 music, 4 music, 5. Czekaj, czy ja mam teraz powiedzieć po muzyce, jaka to jest? Czekaj, włączę sobie pierwszą. O Boże Święty, co to się odpierdziela? Czy ja mam podać po nazwach? Ja nie znam nazw tych piosenek. Ale, a co ty masz tam w ogóle? Ja mam płyty. No dobra, ale płyty i co tam? Masz jakiś ten jukebox czy coś? Nie, mam chopera i lampę nad nim. O fuck, ale masz podpisane te muzyki jakoś czy coś? No, mam. Mam C418 Steel, C418 Cut, Lena Rain Tap. Potem mam C418 Melochi. Potem mam C418 Mal. C418 Wait, C418 13, C418 Far, C418 Standard i to wszystko. Ja nie mam pojęcia, która jest która. Ja też nie. Ja to, czekaj, dwójkę naprawdę mam. Jakieś tam muzyki w Minecraftie nie znam. Jakby mi to ATP puścili, to jeszcze może bym powiedział. Ja w ogóle nie wiem, która jest która. Ci powiem, panie Hubercie, że jesteśmy w... Ile ty masz tych płyt? 5? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie mam zielonego pojęcia, która jest która. No to jesteśmy... No ja ci podyktuję te płyty, bo ja mam to widzę teraz na filmiku. No dobra. Ja nie mam zielonego pojęcia, także słuchajcie, wybaczcie ludzie, ale... To z tym sobie nie poradzimy, bo ja nie wiem, która muzyka może odpowiedzieć na daną płytę. Ja nigdy tak nie słuchałem. Ja w ogóle tej muzyki słucham. Ja też, kompletnie nie mam żadnego pojęcia. Dobra. No mów po kolei. Czekam już tutaj. Podejrzewam, że to trzeba według kolejności. No na pewno. Więc... Kurczaczek. Jeszcze raz. Czekaj. Czekam, aż to będzie ustawił. Dobra, w dwójce ma być Lena Rain. Pickstep. Dwójce, tak? Dwójka, tak. Od lewej oczywiście, nie? No tak. W trójce, znaczy w dwójce, wczoraj się zawiesił chłop. To pójdź ostatnią końcową wersję i po prostu nie powiedz po kolei. Ale czekaj. Nie ma. No czekaj, bo on to tak szybko robi, że ja nie jestem w stanie klatki zatrzymać. Jezu. Pierdziele. Chłopie. Dobra. Kurwa, tak to nie widzę tych. Niebieska. Pierwsza, tak? Niebieska tak, to no, jest? Niebieska. Dobra. Później ta taka jakby żółta.
Music Disc, tak? Ta LEDa, czy Inzmieć. No, 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 no to żółta, żółte kółeczko, no, takie ciemne, tak pomarańczowe. Dobra. Czarne. Dobra. Ostatnie ma być takie białe z pinku. A, dobra, widzę, no. I czwarte będzie zielone. Są dwa zielone, jest jasny, jasno, zielony. Jasno, jasno, jasno. Otworzone. Jest! Masakra. O mój Boże. Teraz to co to jest? Nie mam żadnego pojęcia, ale dostałem jakiś wzorek. I Silverfisha. Nie myślę, że tego Silverfisha. Oh my god. Dobra, ja mam na ścianie tak. Mam na ścianie terakotę. Z jednej strony, zaraz naprzeciwko ciebie. Tutaj. Znaczy się. Czekaj, jak wchodzisz, to od razu na prawo. Z prawej strony mam jakby terakotę. I na samym środku mam blok złota i otoczony płytkami żelaznymi naciskowymi. Czyli na coś raczej bym musiał na niego położyć, ale nie co. Ja mam tak, ja mam. W podłodze jest szkło. No. Poniżej jest jakby taki niebieski konkret, jest z tego zrobiony labirynt. Mhm. W jednej części z tego labiryntu mam ukryty na wełnie lewituje przycisk. Znaczy nie przycisk, no. Ten dźwignia. No, no. A w drugim kącie mam Silverfisha, który cały czas dupą rusza i się nie chce ruszyć. O Jezu, z jaką co chodzi. To co ja mam, tak mi się wydaje, że to nie jest ten, tylko to jest pad. I muszę nim pewnie sterować. Wciśnij coś jeszcze. Tak. Teraz ty mi sterujesz na prawo i na lewo. Dobra. Aha, to są prawo-lewo, tak? Mhm. A teraz? Do tyłu. I to jest przód. Tak, dobra, jeszcze do przodu. To jest prawo? O, wróć, patrz, nie idź tam. Jeszcze. Okej, teraz musisz skręcić w prawo. O nie tam. Teraz wróć jeszcze do góry. Jeszcze. Tak? No nie, teraz kurwa jesteś w ścianie. No w dół musisz teraz, kurwa, ja nie wiem jak ty masz tam przyciski. Ja pierdyla. Dobra, czekaj. Zróbmy to tak. Jak odwrócisz się w stronę teraz wyjścia, nie? Jakbyś no tak, wyjść. No, to teraz musisz teraz w dół. Patrz. Teraz no. W dół. O, dobra, nie, teraz, okej, okay, teraz musisz w prawo. Dobrze. Teraz do góry. Dobrze. Jeszcze do góry. Teraz w lewo. Dobrze. Do góry. I w lewo. Jest, okej. Okay. Teraz w prawo. W dół. W prawo. Do góry. W prawo. Teraz do góry. W lewo. No? O, za daleko. Prawo. Co teraz? I w dół teraz, w dół. Nice. Knęło. O, a ja mam teraz blok ze shulker. Z wajtką. Z czym? O no. O Boże. Teraz ty masz to samo. Czekaj, on pewnie musi być na blok złota, tak? No, ja tak, on ma być na blok złota. Czy... Okay. Ale ty masz, dobra, też tego Silverfisha? Tak. A gdzie jest dźwignia? Dźwignia u mnie jest całkiem z przodu. Dźwignia? Nie, czekaj, dźwigni nie mam w ogóle. No musi być dźwignia. Proszę, teraz mam złoty blok. Musi no. Wejść na złoty blok on u mnie. A nie ma dźwigni idzie? Nie, u mnie jest tylko złoty blok. Okej, dobra, stoję w stronę drzwi wyjścia. Dobra, no, to idź do przodu teraz jakby. Zobaczmy jak pójdzie. O, dobra. Teraz w prawo. Dobra. Teraz do góry. Czyli do przodu. Tak. Jeszcze. Dobra, w lewo. Jeszcze. Dobra. Do przodu. Jeszcze. Dobra, prawo. Jeszcze. I w dół.
zrobione. Dostałem szukę boksa, dostałem dźwignię. Tak, chciałem palić dźwignię u siebie. No gdzie? Aha, na konkrycie. Yeah. O! To akurat było nie cię. Oho. Dostałem instructions. There is different colored gates in the... Okej. Są różne kolory bramek w labiryncie. Masz klucz do bramki z twojego kumpla z drużyny. Aha. Kiedy on ma klucz do twojej bramki. Jeśli zobaczysz czerwoną glazurę, czy jak to się nazywa, to jakotę, nie stawaj na nią, bo zostaniesz teleportowany na start. Oh no! A twój towarzysz może to przekonwertować na zielony konkret, aby skrócić czas. Skrócić czas, kiedy możesz na tym stanąć. Kurde. Pomagajcie sobie wzajemnie przejść ten labirynt. Naciskajcie przyciski na białej wełnie w tym samym czasie, żeby zakończyć level. Oh god. Myślałem, że będzie proste, bo nie widziałem tej mgły czarnej. Dobra. Szukam. Nie, czy... nic ja mam. Mam... A czekaj, to były przyciski na białej wełnie, nie? Chyba tak, no. Ja mam dźwignię na brązowej wełnie. Ja w ogóle nie mam żadnej dźwigni. Jeszcze. Mam zieloną wełnę. Ja mam brązową. Wełnę. Nie mam żadnej dźwigni. I... Żółtą wełnę. Czarna... Wiesz co, ja nigdzie nie mogę przejść. Pomarańczową. Nigdzie nie mam fajchy. Jaką masz tą? Pomarańczową i brązową. Ale brązową tą? Wełnę? Tak. O, czekaj. Otworzyłeś mi, no. I teraz mam przycisk. Ciemny zielony, jasny żółty i jasny zielony. Kurwa, no to w zasadzie mam wszystkie te kolory. To dawaj. Czekaj, a przy... Dobra, otwórz ciemny zielony. Au. To pewno się nie, dobra, wróć. Otwórz ciemny zielony. Otworzyć jeszcze raz ten ciemny zielony? Tak, bo zamknięta, ślepa uliczka. Otwórz mi jasno zielony. Nie, jasno zielony, nie żółty. A. Okej. Mam pomarańczową wajchę i czerwony ten. Ale na czerwony nie mogę stawać, nie? Okay. To poczekaj. Odpal mi pomarańczową. Dobra, wchodzę do środka. I mam tutaj... Szukam jakiś wajch. Kurde, dużo tu jest złożenia. Mam zieloną zielony przycisk. Na zielonym konkrecie. Czyści. Okej, Fuck! Shit! Na czerwoną. Jesus! No tepnąłem mnie do tego, do początku, nie zdążyłem przejść. Oj, dobra, to czekaj, cofnę się i muszę ci otworzyć jeszcze raz wejście, tak? Tak, no. Okej. Trochę się zgubiłem, wiesz? Czekaj, tam muszę brązowy chyba otworzyć. O dobra, to jest ta pomarańczowa. Dobra, brązowy mi otworzyłeś. I teraz też jasny zielony, tak? Tak, jasny zielony. Okej. Otworzony. Dobra, to teraz ja się wracam. Ty pomarańczowy masz otwarty? Do pomarańczowej, zaraz ci powiem. Tak, otwarta jest dalej. Dobra, i wcześniej ten zielony. Teraz idę do tej zielonej, szukam go, bo już trochę nie pamiętam, gdzie to było. Dobra. Tutaj jest strasznie dużo łożenia. No. Dobra, mam zielony. Dobra, wciskaj. Dobra, mam. Przeszedłem. Dobra, teraz ja mam tak. Szary. Szarą ścianę mam. I tyle. A ja mam szary ten. Dawaj. Jestem. Dobra, szukam dalej. Tu jest ściana, ślepy zaułek. Tu jest czerwony. Czerwony nie można wchodzić, nie? Nie. Ale mam, czekaj, mam fioletowy ten przycisk. Ja mam różową wełnę, poczekaj, różowy. No to różowy właśnie taki, no. Taki masz, różową? No, taką jasną. Dawaj. Czekaj, wcisnę i ty zobacz, co się stanie, dobra? No dobra. To nie ten.
Ja mam takie pinku-pinku taką. No to to jest takie pinku-pinku. A weź jeszcze raz kliknij. Ale czekaj, mam jeszcze zielony przycisk. Kliknij. Nie zrobiłeś. Nic nie klikam, nic się nie dzieje. No czekaj, jeszcze czekaj. I zobaczę, czy jeszcze nie mam. Czekaj, czasu. Jeszcze raz kliknę to pinku-pinku. Dobra. Czekaj. Nie, nic się nie dzieje. To no się otwiera. No ale nie za pinku-pinku. Czekaj. Idę poszukać, trochę się cofnę i zobaczę czegoś. Nie, to jest szara, którą ty otworzyłeś. A czekaj, mam jeszcze inną pinku-pinku. Czekaj, patrzę. No, klikaj. O, teraz mi nie otworzyłeś drzwi. A? Powinieneś znaleźć taką turkusową. Niebieskawą. Szukam jej. Coś... O, jest, no, otwieraj. Czy ją? Ale co? Tą pinku drugą. Dobra. Co jest? Typnęło mnie. Gdzieś chyba? A nie, jednak nie. Dobra, mam. Teraz mam biały. Biały? No. Ale biały co? No, białą wełnę i niebieską dźwignię. To wci- o, dobra. Niebieska dźwignia, otwarłeś mi drzwi. No. Idę dalej. Tu kurwa nic nie widzę, czekaj. Ja sam mam tak jakby sam koniec, już nigdzie nie mogę iść dalej, mam tylko białą wełnę i jakby białe przejście. Ale chyba musimy w tym samym czasie odpalić ją. No czekaj, bo ja tu kompletnie nic. O, mam białą wełnę. No musimy kliknąć razem w tym samym momencie, okay. Chyba. Trzy, dwa, jeden, go. No dokładnie, teraz chapter 10 mamy. O Boże. To jest labirynt, tak? Instrukcja. Nie, ja you chyba have wiem, to relay to jest. Ultimate guide to trust. Ja już tak wiem, co to jest. Oh my god. Aha, okej, że nie widzisz ścieżki. Ty nie widzisz ścieżki, ja widzę ścieżki i muszę cię prowadzić do samego końca. Ale czekaj. Co ja zobaczę? Mhm. No dobra, no ja nie widzę ścieżki, a ty, dobra, ty widzisz. No teraz tak. Jak idziesz po twojej lewej, nie? No. Czy czwarty blok, jak masz, idź dwa bloki do przodu. Nie mogę. Spadam od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, nie? No. I od razu spadam. A trzy? Raz, dwa, trzy. Nie, spadam. Ale to nie jest parkour. Nie, to jest ścieżka. Raz, dwa, trzy. Spadam. Raz, dwa, trzy, cztery. Spadam. Raz, poczekaj, dwa, trzy, cztery, pięć. Na piątym, ty, kolego. Na co jest? Raz, dwa, trzy. Na środku. Ty, czekaj. Piąty, teraz jedna klatka do przodu. Czekaj, bo chamsko się napiję. No, mi się też te picia, nie mam nic pod ręką. O Boże. O tak. Dobra. Masz? No. Jedną tak. Do przodu, klatkę. Jak już jesteś na tej czerwonej, to jeszcze jedną do przodu. Co jest? Cofnęło mnie. No. Dobra, i teraz... Cztery w lewo. Cztery w lewo? Tak. Raz, dwa, czyli pod całą ścianę? Nie pod całą ścianę. Jak, chociaż nie wiem, u ciebie, tak, u ciebie jest, nie wiem, czy to jest pod całą ścianę, ja pierdzielę. Teraz sprawdzimy. Nie, nie jest pod całą ścianę. Jedną kratkę mniej. No tak. Dobra, teraz jak już jesteś na tej, to... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do przodu. Na szóstej masz tam. Co jest, kurwa, ty? Aha, dobra, wcisnę shift. To wiesz, że mnie cofa? O! I sześć do przodu, tak? No. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery do przodu. Raz, co jest? Dwa. Ty, no, raz. I patrz.
2, 3, 4, 5 i na piątej już spadam. To na piątej stój, na czwartej wtedy. Ale to jest u ciebie trochę inaczej wtedy. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, no cztery, dwa, no ja wpistrzeju. Cztery, pięć, sześć. No to mnie no na dobra, cztery. No to cztery, no dobra, to cztery niech będzie. Ale na czwarty to już spadam. Trzy. Co? Ej, to ty jesteś na jakimś innym tym, czy jak? Dwa, trzy. No i więcej już nie mogę iść. No kurwa. No dobra, no, no stoję. No patrz, ty, ale patrz jak to u mnie wygląda. To jest zupełnie inaczej. No dobra, nieważne. No ja mam co zobaczyć, patrzcie, no... No wiem, no... No wiesz jak jest kurwa daleko jeszcze? No właśnie, widzę. Poczekaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, a ja czekaj, teraz, raz... Ty zaraz, zaraz chyba będziemy musieli zrobić przerwę w nagraniu. 4, 5. A weź 5 w lewo, w prawo teraz. Nie możesz. Nie, w lewo musisz dać. Jak w lewo? W lewo to już mam dwie, tylko i ściana. Aha, to 5 w prawo. Okej, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No okej. Dobra, teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i spadam, kurwa. Cztery. To Jesus. Co za padziewie. Ale to będzie posrane, jepier. Gdzie tam było ten? Czekaj, wcześniej? Czekaj, bo już się zgubiłem, pięć. Kurwa. No, chyba jest na tej, nie wiem. Tak, jesteś na tej, co ja teraz jestem. Dobra, tak. I teraz raz... Czekaj, jak na tej co stoisz, to nigdy nie liczymy, dobra? Mhm. Raz, dwa, trzy. Trzy w prawo. Dwie w prawo mam. Niech mnie tego w ogóle chucie, jak ci powiem, wiesz? Ja też nie w ogóle, wiesz, tutaj całkowicie mi podaje liczby inaczej, a... Ty masz jakby to zupełnie inną drogę. No wiem. Dobra. Czekaj, a może teraz tą liczymy? Dwie w prawo. Zrób dwie w prawo wtedy. Jedną do przodu i jedną w lewo. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, spadam znowu. Dobra, wiesz co, może zrobię sobie tutaj cięcie. A to już chyba jest ostatni ten. No ale to jest do piątej, ja wiesz, ja... No i dam radę teraz, dobrze już. No dobra, spoko, no to najwyżej dokończymy. Dokończymy, no. Znaczy, no, wrzucę to, wrzuciłem po prostu w jako... Znaczy, i tak to chyba będzie już zrobić jakoś... To będzie to przeciąć, no bo przecież ja mam dwie godziny nagrania. No ja też mam dwie godziny, dokładnie w sumie. Do. Bez 30 sekund. Dobra, to... To co? No, no, no na razie... Dobra, u mnie się już nagrywa ładnie. I to be continue, jak to się mówi, nie? No. Masz już? Dobra, to zaraz tak, no, mam już. Okej. Dobra, kolejna mapa, znaczy kolejna... Kolejny chapter, słuchajcie. Dla po nas, małej przerwie. Dla nas minęła doba, dla was minęła chwila. To słownie, ty, ale zobacz, jakie to jest ten, to są podróże w czasie. Podno. Time travel. Future. Dobra, słuchajcie. Z tego co wiemy, mamy ścieżkę, Kamek ma ścieżkę, ja mam ścieżkę niewidoczną, muszę przejść na drugą stronę, Kamek mnie musi instruować, ale żeby było trudniej, ścieżka jest odbiciem lustrzanym, czyli u niego idzie w prawo, ja idę w lewo, więc no. Dobra, to teraz tak, Ciałek. Pytanie, czy ty masz na samym środku wejście jakby? Tak. Dobra. I dwie do przodu. To jest odbicie lustrzane, trzy w lewo. Dwie do przodu. Czy, no, czy w lewo, prawo, lewo, no, lewo, lewo, no i do samego końca tego pryzmarytu, jak masz. No nie do samego tak końca, tylko do trzeciej. Do krawędzi jednej? No, no. A, dobra, dobra, już widzę o co chodzi, dobra. No i dobra, to potem tylko raz, dwa, trzy do przodu. Ale trzy łączy z tym klockiem, na którym stoję, czy nie? Czekaj, już ci mówię, raz, dwa, cztery łączy z tym, na którym stoisz. Raz, dwa, trzy, tu, czy dobra, no i okej, dalej idzie. Dobra. I teraz tak. Raz,
2, 3, 4, 5, 6, czekaj, prawo. Dobra. I łączy z tym, 6 łączy z tym klockiem, na którym stoję? Tak, tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, okej. Dobra. Teraz do przodu musisz wziąć tak. Raz, 2, 3, 4, 5 łącznie z tym, na którym stoisz. Raz, do przodu. 2, 3, 4, 5, okej. Dobra. I czekaj, teraz. Raz, 2, 3, 4, w lewo łącznie z tym, na którym stoisz. W lewo? 4, no. Czekaj, czekaj. Co jest? To jest ten, bo tak się zastanawiam, czy ten, czy ten. 4, tak? Raz. Tak. 2, 3, 4. Dobra, okej. Okay. Dobra. Teraz 3 łącznie z tym, na którym stoisz. 2, 3. 3 łącznie, na którym stoję, ale gdzie? Do tak, przodu? Do przodu. Do przodu, no. Okej. Okay. Czekaj chwilę. Do przodu, tak? Tak, tak, no. Trzy łącznie z tym, na którym stoję, nie? Tak, raz, tak, no. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, w prawo. Łącznie z tym, na którym stoisz. Zawsze będę podawać tak, nie? Ty szedłeś w prawo, tak? Ja szłem w lewo, to ty musisz iść w prawo. Okej, okay, okej, okay. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery na tym, łącznie na którym stoję, nie? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. Dobra. Teraz do przodu. Raz, dwa, trzy. Łącznie z tym, na którym stoisz. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Dobra. Potem masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I musisz iść w lewo. Pięć, łącznie z tym, na którym stoisz. Pięć w lewo, tak? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, jestem. Dobra. Teraz, o kurde, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, do przodu. Łączy z tym, na którym stoję, nie? Tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, okej. Okay. Dobra, teraz, czekaj, dwa, łączy z tym, na którym stoisz, nie? Mhm. W prawo. Po prostu musisz kropkę zrobić. Następny blok, nie? W prawo, tak? Tak. Dobrze, w prawo dwie, tak? Łącznie z tym, na którym stoisz dwie. Raz, dwa, nie? Okej, okay, dobra. Dobra, i teraz musisz zrobić dwa do przodu, łącznie z tym, na którym stoisz. Dwa do przodu, łącznie z tym, na którym stoisz. Raz, dwa, okej. Okay. Dobra, i teraz w prawo musisz zrobić dwa. Znowu. Prawo. Dwa, nie? Czyli na tym, na którym stoję i... I następny. Dobra. No. Dobra, czekaj teraz chwilę. Raz, dwa, trzy. Cztery musisz wziąć do przodu. Łącznie z tym, na którym stoisz. Cztery do przodu, tak? Tak. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dobra, i teraz raz, dwa, trzy. Trzy musisz wziąć w prawo. Trzy w prawo. Łącznie z tym, na którym stoisz. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Dobra, i teraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 do przodu. 7 do przodu, okej. Okay. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okej. Okay. Dobra, i teraz raz, 3, 4, 5, 6 w lewo. 6 w lewo, łącznie na którym stoję, nie? Tak, tak, tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, okej. Okay. I do przodu. Jestem. Przeszliśmy. O! Final chapter. O! O! Okej. Okay. Dobra, to teraz strzałki co, tak samo? W naszą stronę? Do siebie? No, że... Okej. Okay. No. O! 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 Jump Master? Chyba. No tak. To chyba pułapka to jest. No dobra, próbuj. Dobra, to na 3-4. Dobra, 4. Ała! A, dobra.
koniec jest. Tak, to musimy w ogóle do końca zrobić wczoraj. Kurde, no. Ja to myślałem, że to jeszcze dalej będzie. Ja tak samo, nie? Ja myślałem, że jeszcze ty będziesz miał ten, nie? To nie, mi się wydaje, że chyba... Kurde. Cześć. Thank you playing. Thank you for playing. Check here from spectator mode. Hope you enjoy. O, ty faktycznie można wziąć tego. O cię pierdziele, weź to zbuduj. Zobacz jak to wygląda. Nie, no szacun dla kolesi. Ja sobie zobaczę ten twój... Aha, okej. Okay. A, widzicie? Pokażę ludziom ten twoje... twoją to stronę. Jeden z na twoją stronę idę pokazać. Czyli tak to wyglądało. No, czyli ty miał, kamyk miał... No i ja szedłem w sumie... Wchodząc, szedłem w tą stronę. A u kamyka było w tą stronę, wiecie? Całkowicie odbicie lustrzane. Kurde. Tak, jak ja się cofnę, to dzisiaj większość pokoi jest pustych. Aha. Dosłownie. Labirynt, no to labirynt. O, ty cofnąłem. A, tak to było, jak była ta wiedźma. Ty faktycznie go żeś tutaj przerobił. Pokaż, co on miał. No nie mogę, bym musiał wyjść ze spekta. Nie, u ciebie też w sumie. Aha, dobra, i to u ciebie tak to wyglądało. Okej, dobra. A to jest to z tym ten, co żeśmy się głowili. O nie, dobra, to jest ten parkour na ślepo. Aha, no i tak, no i faktycznie, ty miałeś te bloki, no, których ja nie miałem. No. Fajne, ale fajne było. No, moim zdaniem to fajnie przewidzione. No, no. Dobra, tutaj mam pusto. To żeśmy widzieli sobie. Tutaj też mam pusto. O no Boże, to... tutaj te, o, z tymi światełkami resztą. Dźwięki jeszcze tutaj były. Aha, nie, te dźwięki to były najgorsze. No i w sumie popatrz, nie jest do teraz pewne, co tutaj było z tymi kordami. No właśnie, mam rozkminę, co to jest. Do czego są te kordy? A teraz już nie ma ich. Nie? Kurde, szkoda, że ich nie zapisałeś. Wtedy można by się może tepnąć było na tym. Czysto teoretycznie. Może ktoś w komentarzach będzie oglądał, to może zapisze nam. To ja sobie później wrócę na tej mapie i to sprawdzę. Ale powiedz już, że tu strasznie tutaj te kurcze command bloki w ogóle. Tego tu jest. Masakra. Tu repeatery, command bloki, struktury, wszystko tu jest. Zarąbiście skomplikowane. O, a to, zobacz, co to jest. To jest z tym silverfishem. No. Właśnie też tak właśnie patrzę i... Aha, dobra. I to jest coś takiego, że to kopiuje stąd? I robi tam, jak wchodzimy. Tak samo zobacz, tutaj jest left, down i tym podobne. Zobacz, tu jest cały ten pad. Ja pikole, że im się to chciało robić z roboty. Nie, no tutaj, naprawdę, to mega ktoś szacun. Tutaj miał mega pojęcie. Oho, a patrz, co tutaj jest. Mhm, to jest z tymi piosenkami. O, nie widzę. Aha, oj te. I mob soundy tutaj są, o, czekaj. O. Czekaj, no. Zróbmy tak. A nie mogę tutaj tego w ogóle zajrzeć nawet. No, nie da się zajrzeć do tego. Szacun dla kogoś. Dobra, bo tu są te chyba rozwiązania tych, nie? I dopiero to jak, nie wiem jak to działa. No, tak mi się wydaje. Kurde, ale to było ale fajne, podobała mi się mapka. Nie, ogólnie spoko mapka, no. Ciężka była osobiście w moim zdaniem w niektórych momentach było naprawdę ciężko, bo żeśmy się głupili. Trzeba było pokminić, nie? Ale niektóre rozwiązania były mega banalne. Tak. Znaczy się te pierwsze pokoje chyba... Czyli chyba najbardziej banalny był ten motyw, ten pokój z tym, co żeśmy stawali obydwoje na lampie, nie? I tam było, że ściana jest kłamstwem, nie? No nie było taki banalny na samym początku, żeśmy nie wiedzieli, no, o co chodzi. No nie o co chodzi, no ale wiesz, znaczy to było takie... zaskoczenie, nie? Że takie, no, ale ściana jest kłamstwem, takie no. Na początku... Ja sam na początku myślałem, że wiesz, że to jesteś typu... troll pokój, że możemy sobie przejść po prostu i tyle, nie? No tak. A tu no, okazuje się, że nie, jednak trzeba było coś tam pomyśleć. Dokładnie. No dobra, no cóż, słuchajcie, kończymy dzisiejszą mapkę. Jak chcecie więcej mapek, to łapka w górę, komentarz, suby na kanale. Dokładnie. No i komentarze, że chcecie od czasu do czasu jakąś taką nową mapkę zobaczyć, to wtedy pewnie coś jeszcze nagramy. A tymczasem co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie. Jo.